Dzisiaj następujący temat. W jednym z moich rowerów miałem silnik Biąks, był tam wolnobieg siedmiorzędowy i takie klamkomanetki. Potem zmieniłem silnik na przekładniowy z kasetą. Kasetę miałem ośmiorzędową, ponieważ nie mogłem idealnie ustawić przerzutek. Zacząłem drążyć temat i okazało się, że w kasecie ośmiorzędowej odległość między zębatkami jest 4,8 mm, natomiast w napędach siedmiorzędowych jest to 5 mm. Są na rynku dostępne kasety siedmiorzędowe, ale do standardowego bębenka wymagana jest podkładka. Co prawda, można bez problemu takie podkładki kupić, natomiast ja postanowiłem swoją zaprojektować i wydrukować. Grubość takiej podkładki to 3 mm. Tutaj dodatkowo wgłębienia zastosowałem, ponieważ tutaj są wystające nity i przez to sama kaseta siedmiorzędowa mogłaby nie być idealnie prosto. Także podkładka ma takich 9 występów pasujących tutaj. Normalnie w kasecie, w bębenku kasety, jakby jedna szczelina jest większa, no ale z naszego punktu widzenia nie ma to znaczenia. Możemy w dowolny sposób tą podkładkę włożyć, to znaczy tymi wcięciami do wewnątrz. Dobra. Tutaj musimy dopasować do wycięcia, ponieważ jedno z nich jest szersze. No to możemy albo wypatrując, albo na czuja. Dobra, weszło. No. I tutaj nity wchodzą w wycięcia w podkładce. Podkładka ma wystarczającą grubość. Dobra, znajdźmy to szersze miejsce. O, szersze miejsce jest tutaj. Tu jest gwint wewnętrzny. Także z tą podkładką bez problemu kaseta się dokręci. Natomiast sama kaseta jest najtańsza Shimano CSHG200 myślnik 7. No i tu widać cięcie kosztów. Żeby zaoszczędzić na materiale, to poszczególne zębatki są takie cienkie i są nitowane do sąsiednich zębatek. Mam nadzieję, że będą trzymać wymiar. A w dalszej części krótkie omówienie procesu modelowania takiej podkładki we FreeCADzie. Szybki proces projektowania podkładki pod kasetę i wolnobieg siedmiorzędowy. Mamy FreeCADa 1.0, Release Candidate 2. Otworzyliśmy szkic, dwa okręgi. Dobra. Okręgi funkcją pad wyciągamy na 3 mm. Tutaj no, szkic na płaszczyźnie XZ zrobione. Potem mamy kolejny szkic na tej samej płaszczyźnie. No, tą funkcją
Jakby robimy odniesienie do geometrii zewnętrznej, czyli rzutuje nam tą krawędź. Zrobiłem dwa łuki, połączyłem liniami, także zewnętrzna średnica jest do tej krawędzi. Wewnętrzna średnica 16,5 mm, czyli to jest wewnętrzny okrąg 33 mm. Też wyciągamy to na 3 mm. Pyk. O. Mamy jeden ząbek. Następnie uruchamiamy funkcję szyku kołowego. Mamy 360 stopni i 9 wystąpień. Dobra. Następnym etapem to jest stworzenie kieszeni. No tutaj wypozycjonowałem właśnie okrąg w taki sposób, używając tej referencji zewnętrznych, linii konstrukcyjnych. Zależało mi, żeby było na środku tych występów. Robimy kieszeń na głębokość 1 mm. I następnie tak samo. Szyk kołowy, też 9 wystąpień.